Czy to naprawdę już wszystko? Wszystko na co nas stać? Wszystko bokiem nam wyszło. Nic nie możesz nam dać. Cześć, witam was, kochani. Dzisiaj chciałem się zastanowić nad takim jednym tematem. Dlaczego ludzie robią, nazwijmy umownie to, takie kurestwo, straszne rzeczy? Dlaczego ludzie oszukują, okłamują? Dlaczego używają przemocy? Pamiętam wieczory, gdy grał Drake. Twarze i miejsca wydarzeń. Co jest z tym? Podobne. Co jest z tym światem, co jest z tymi ludźmi, że oni wiedzą przecież, że to jest złe, a i tak będą to robili. Dzisiaj często mam coś takiego, że jak spotykam się z czymś takim, to od razu załącza mi się jakaś niezgoda. I prośba, jak daj mi czas. A czy wiem, że ta niezgoda jest trochę taka, kurde? No właśnie. A zanim opowiem o tej mojej niezgodzie, to... Właśnie, dlaczego tak ludzie robią? Ja powiem, dlaczego ja tak robiłem. Byłem chujem, który okłamywał ludzi, który okradał ich z pieniędzy, który mówił nieprawdziwe informacje, tylko żeby zaspokoić swoje dane potrzeby na dany moment. Czy to był alkohol, czy to był hazard, czy to było... Kłamałem swoich najbliższych, oszukiwałem, kradłem pieniądze swojemu dziecku. Dlaczego ja taki byłem? Tak strasznie nie radziłem sam ze sobą. I dzisiaj właśnie ta moja niezgoda na tego typu zachowanie tak naprawdę to jest chyba taka ściema, no bo przecież jeśli ja tak kiedyś robiłem, no to nie chodzi, że mam zgodę, okej, spoko, kradłeś kogoś i tak dalej, tylko to jest zrozumienie dzisiaj, że tak naprawdę nikt na świecie nie chce być chujem. Może się niektórym ludziom wydawać, że oczywiście to jest mój pogląd, że nikt na świecie nie chce robić złych rzeczy, ale po prostu nieraz nie potrafi. Lepiej jest kogoś okrzyczeć, lepiej jest kogoś nazwać gnojem, lepiej jest kogoś okraść. Są tak zwane rozwiązania tymczasowe, które mają mi załatwić tymczasowe potrzeby. Dzisiaj mam ciężkie myśli. Właśnie dlatego, że ja wiem, że wszystko jest w moim życiu po coś. I dzisiaj nie chcę się nad sobą użalać. Dzisiaj bardziej szukam zrozumienia, nie kogoś, tylko siebie. Dlaczego dzisiaj tak jest jeszcze, że mam jakąś taką niechęć akceptacji, ale też... Chcę poszczekać, tak jak te psy. Wdech i wydech. Wszystko na co nas stać. Dokładnie, ludzie zawsze robią wszystko na co ich stać w danym momencie. Dzięki, że mam tutaj, jeszcze mogę z wami tym podzielić. To jest dla mnie ciężki dzień, ale zarazem wiem, że bardzo mi potrzebny. Cześć, dzięki, że tu jesteś.